Mariusz Szwonder, Nieposłuszne buty. W nieposłuszne oba buty mały Wojtek był obuty. Mamo, mamo, słowo daję, że się nie słuchają wcale. Na zakupy mam pójść w lewo, one skaczą hop na drzewo. Mam pójść w prawo ze śmieciami, wolą sklepy z zabawkami. A co każdy but wyczynia, gdy pozmywać mam naczynia? Ciągnie mnie do komputera, chociaż bardzo się opieram. Chciałem pomóc cioci Gosi, ale ile mogłem prosić, by się buty zatrzymały tam, gdzie bagaż jest niemały. Chętnie szkołę omijają, oto jak się nie słuchają. Oj, Wojtusiu, rzekła mama rozbawiona, roześmiana. Wiem, że buty nawet w biegu dobrze widzą twych kolegów. Lubią piłkę i huśtawkę lub wspinaczki na ślizgawkę. Tam cię chwilę nie poniosą. Podlej kwiaty, chodzisz boso. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.